Tutaj kolejny odcinek na kanale Marti MSP. Napiszę, że nagrywam. I tak, nagrywamy znowu na koncie mojej koleżanki. I uwaga, uwaga! Moja koleżanka jest VIP. Dzisiaj sobie kupiła VIP-a, dlatego wygląda no troszkę inaczej. Ale tematem przewodnim dzisiejszego odcinka są oczywiście zadanka wielkanocne. No to jedziemy. Bo tamte zrobiliśmy, dostaliśmy lisa na ramię, bo były do rozdania chyba autografy, no dlatego pokażę wam tego lisa, żeby nie było. Nie jest to jakiś, na przykład, nie wiem, super ciuch. To jest coś takiego. Sobie założymy. Dobra, zagraj teraz. Ciekawe, co dzisiaj dostaniemy. Dobrze, pierwsze zadanko, polub trzy pokoje, które byłyby dobrą kryjówką dla wielkanocnego buniego. Bunie to się odmienia, chyba, ja nie wiem. Polub trzy zwierzaki, które na pewno nie są wielkanocnym bunie. Bunim! Nagrywam to powie hej YouTube. YouTube Marti MSP. Dobra. Jeszcze właściwe konto Marciocha 89. Dobra. Mieliśmy polubić pokoje. Okej. No tak. Dzisiaj moja koleżanka sobie kupiła VIP-a na tydzień, stare, jak widzicie. No i tak, no i co? No i nic. To jest jej już drugi VIP w życiu. Więc no, cieszy się, wiadomo. A, to są stare zwierzaki ze starego MSP. Dobra, lajkniemy już, że mi z głowy. Felix. Ale fajny jeżyk! Ale fajny! O ja! Piękny! Miły śmiech. Ach, jestem mistrzem rysowania. Selen to jest, czyli to jest on. Ruby i Selenkus. Trudne imiona, dobra. To się rusza! Kliknij mnie. Też o to chodzi. O, dzień dobry. Dzień dobry, do widzenia. Teraz jeszcze dwa pokoje. Dobra, to tak. No, tutaj macie. Wejdę do twojego pokoju. Aha, lajknęłam. No i tak sobie, nie, dobra, wyjdziemy. Twój pokój lajkniemy, bo twój to jest zły. Twój pokój lajkniemy, bo w twoim pokoju chyba nie byłam. Nie, nie było. Dobrze. A ty masz te schody, ja też mam te schody. Chyba, nie jestem pewna. Masz zwierzaki, okej, spoko. Jeszcze jeden pokój, chyba, nie wiem. O, jakiś chłopak Bejera, ale to on. Dziwne imię, znaczy login. Lajknęłam, no nie wierzę. Co to jest? Dobra. Niektórzy mają naprawdę dziwne rzeczy w swoich pokojach. Hermionka, pewnie jesteś HP. Ja jestem HP, ja lubię Harry'ego Pottera i proszę z tą świadomością żyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, teraz drugie zadanie ja chcę. Drugie zadanie to... Co się dowiedzieli? Może wielkanocny bunie się pokaże, jeżeli udekorujesz swój pokój na Wielkanoc. Dobra, tylko wyjdźmy do pokoju. Wyjdźmy z pokoju, bo ladży. No właśnie. Przejdź do sklepu i kup coś odpowiedniego na Wielkanoc. Wyjdź z tego pokoju i udekoruj. Udekorować pokój. Każdy wie, o co chodzi. Tak. No to coś wielkanocnego kupimy. Jakiegoś królika. To jest fajne, ale tych diamentów. Szkoda, że rzeczy diamond nie można zmienić koloru. A bo się tak śmieje, a nie, to nie jest fajne. Jakby był tam cały czas tak, to byłby spoko. A ten królika fajny jest. To co się może przydać do artbooków. Dobra, królikę
Będzie szary. Nie wiem, dobra, nie biały, bo króliki białe. O niej będzie takie jak miał, a jakby włosy taki miał blond. I będzie pomarańczowa pisaneczka. Fioletowy może być, bo lubię fioletowy i czerwony. Pięknie. Nie chcę tego i tego też nie chcę. Chcę tylko króliczka. Nie jest taki drogi, więc. A jest ślip. Pięknie. Dobrze. No to jedziemy. No już połowa odcinka. Co, ten mi się nie rozbraja. A nie wiem, czy wiecie, bo zdarza mi się, bo nie jest raczej nic złego, ale no, grałam czasem w MSP na tablecie. I na przykład jak wchodzę do swojego pokoju, będąc moją koleżanką tutaj, albo na przykład sobą Marciochą, to po prostu można zarobić na własnych zwierzakach. Serio. Miałam tak, mam tak. No to nie jest, no to jest dziwne. Trochę się z podłogą zlewa trudno. No i to jest dziwne, że można zarabiać na własnych zwierzakach. No, oh, hello. Na kompie się nie da. Można je tylko nakarmić, leczyć i tego typu. No to jest trochę dziwne. Dziękujemy. Wychodzimy z pokoju. Ojej, 4 minuty nam zostało. Tak się rozgadałam i już prawie odcinek się kończy. Albo co jest jeszcze? A, odebrać, dobra. Pitełki. Za inspirację mogą posłużyć wielkanocne artbooki Polub i stwórz artbook. No to tym się zajmiemy. Tylko zobaczmy jeszcze, co jest w kolejnych zadankach. To się zajmiemy zaraz artem. Wygrać trzeba rozdać 3 grafy. No to bierzemy się za arta. Tutaj zobaczcie, ile tu jest. To jest w ogóle. Powinny być jakieś fajniejsze, ale ja ostatnio robiłam świątecznego artbooka, no ale jak trzeba zrobić nowego, to trzeba. O, ale fajne to jest, nie widziałam tego. O, zrobimy sobie takie serduszko i weźmiemy sobie mnie. Dwie renie. Dwie renie. I jakoś ją tak szybko przybierzmy. Tak, Easter. To. Dobra. A czemu ciebie od razu automatycznie nie przybrało? Bo ja i muszę 2 razy. Trudno. Hop, hop, hop. Dobra. Jedna renia tu. I robimy anime. Anime. Ja ją chyba oddałam Marciowi. No to bierzemy to i bierzemy ciebie. Nie, dobra, będzie jedna renia. Walimy na samym środku królika. O, jest nasz królikeł. 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 I coś piszemy. Smacznego jajeczka. Mokrego dymnika. No właśnie, i czego? To jest najgorsze. Smacznego jajeczka, mokrego dyngusa i zdróweczka. Zdróweczka. Dokładnie. Bierzemy sobie na żółto. No dobra. To będzie czarne. Okej. Życzy renia i królik. No dobrze. No to ja bym już kończyła odcinek. Tak więc. No, była z wami Marti MSP i kolejny wielkanocny odcinek. Pozdrawiam!